wynalazł uczony radziecki Wołow, dlatego też mówimy dupa wołowa. Inni zaś twierdzą, że dupę wynalazła Marynia, ci z kolei rozmawiają o dupie Maryni. Dupa pełni bardzo ważną rolę w ruchu obrotowym, wszystko bowiem kręci się dzisiaj wokół dupy. Dupa służy również do przekazywania zdecydowanych sygnałów niewerbalnych. Dobrze wymierzony, solidny kopniak w dupę jest wyrażeniem uczuć negatywnych wobec adresata takiego gestu. Dupie można również przekazać emocje pozytywne, na przykład całując kogoś w dupę. Dupa może pełnić także rolę lizaka. Szczęśliwie nie wszyscy są dupolizami. Uniwersalność dupy nie kończy się jednak na tym. Jest ona bowiem zadziwiająco skutecznym pojemnikiem. W dupie można mieć całe osoby, ba, nawet całe społeczności. Dupa służy nieraz jako etalon. Wiele rzeczy jest do dupy. Tym samym dupa spełnia rolę uniwersalnego wzorca porównawczego. Dupa spełnia także rolę siedziska. Powiadamy bowiem, siadaj na dupie, często z dodatkiem poleceń uzupełniających, jak na przykład i siedź cicho. Określenie dawać, dać dupy funkcjonuje w dwóch znaczeniach, erotycznym i wartościującym. Jednak ściągnąć kogoś z dupy tylko w tym pierwszym. Można również chronić swoją lub czyjąś dupę, co kolejny raz potwierdza ważność dupy w otaczającym nas świecie. Zabrać się do czegoś od dupy strony oznacza podejście niewłaściwe, od końca. Dupa funkcjonuje tu jako synonim odwrotności. Dupa pełni także rolę uchwytu. Można bowiem trzymać się czyjejś dupy. Określenie to nie oznacza braku równowagi, ale samodzielności. Jak widać, dupa jest ważna, wszechobecna i co najważniejsze, każdy ma swoją i musi o nią dbać. Jesus Christ. That's Jason Bourne. Zobacz, wyjdziemy z założenia, że 0 równa się 0. Czyli mogę sobie napisać, że 20 minus 20 równa się 25 minus 25, bo obydwie strony to 0. Teraz zamieniam 20 na 4 razy 5 i 25 na 5 razy 5. Następnie wyłączam sobie wspólny czynnik przed nawias, czwórkę po lewej stronie, zostaje mi 5 minus 5 i piątkę po prawej. A teraz sobie upraszczam nawiasy, czyli 4 równa się 5. O co tu chodzi?